Cezary Łazarewicz, zapraszam Pani Cezary. Ludzie o miedzianym czole, utożsamiający milicję z władzą, postanowili poświęcić prawdę dla swoich doraźnych korzyści, skompromitować wymiar sprawiedliwości w Polsce cynicznymi manipulacjami, które będą kiedyś książkowym przykładem niesprawiedliwości. Nie przypuszczam, żeby nastąpiło to prędko. Będzie to w takich czasach, kiedy systematyczne bezczeszczenie grobu mojego świętej pamięci syna będzie już tylko haniebnym znakiem dzisiejszej rzeczywistości. Pomyślałem, że te trzy zdania są skierowane do mnie. Zgodnie z jej przewidywaniami upłynęło bardzo wiele lat, zanim ktokolwiek zajął się tą sprawą. A przecież zgodnie z jej przewidywaniami nikt przez lata nie odpowiedział na apel, choć miała wśród przyjaciół wielu pisarzy, wielu dziennikarzy. Nie chcieli się w tym badać, panie Cezary? Brakło im siły, panie Cezary? A może było na to za wcześnie, panie Cezary? Pomyślałem, padło na mnie. Jeżeli aktor ma się nauczyć tego na pamięć, to ktoś musi to napisać i musi gdzieś opublikować. Dlaczego to zrobił? O tym za chwilę. Ale kto to napisał i gdzie to opublikował? Panie Cezary, czyje to słowa? No, z ust mi je pan wyjął. To moje słowa i one są ze wszechmiar prawdziwe. I to, jeśli mogę sobie przypomnieć, jak to było. Wie pan, siedzenie w tych archiwach jest strasznie nudne i człowiek zasypia tam tymi aktami. No to się powtarza, trudno to odczytać i nagle jak czyta coś takiego, to zapala się jakaś czerwona lampka i wtedy mi się właśnie tak zapaliło, że zobaczyłem, że to jest mój temat. To jest list do mnie, to jest sprawa, którą tylko ja mogę wyjaśnić. I nie ma w tym już żadnego zarozumialstwa, bo to nie było tak, że to jest jakaś wspaniała sprawa, tylko ja zrozumiałem, że jestem ostatnim tym pokoleniem, które może te czasy pamięta, że to nie jest tylko zbiór dokumentów i informacji zupełnie nieczytelnych dla kogoś, kto jest trochę młodszy ode mnie. I że będzie to mnie kosztowało kilka lat, zanim do czegoś dojdę, coś odnajdę, przeczytam te wszystkie akta. Tych akt było w samym sądzie około 50 tomów. Czyli oni przywodzili na wózku. I to nie jest tak, że to jest wielkie wyzwanie. Jak pan się podejmuje takiej sprawy, to myśli pan o ludziach, których już nie ma. Ale jeszcze ważniejsze jest to, że żyją ludzie, którzy wszystko to pamiętają. I pan jako osoba relacjonująca poddaje się jej krytyce. Jak dzisiaj ogląda pan film, żeby nie było śladów, to Janek Matuszyński Jurka Popiela może poprowadzić gdzie tylko chce, bo ma licencję poetykę na to. Ale pan już nie. A ja muszę napisać, że Jurek Popiel był, nie wiem, w dżinsach, kiedy spotykał Sadowską. A jak napiszę, że on był w spodniach garniturowych, to on do mnie napisze i każdy z Państwa, jak się tego dowie, i powie, coś pan tutaj kręci. Skoro pan w drobnych sprawach nie jest precyzyjny, to co dopiero powiedzieć o wielkich? Więc reporter to jest taki jak sędzia trochę, jak opisuje czym bardziej bolesne sprawy, że po pierwsze musi być bardzo precyzyjny, i rozważmy w swoich sądach. Nie mogę sobie pozwolić na taką daleko idącą prywatę i nie wskażę Państwu na tej sali sędziów, bo są. I przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, bo są. Ja ich rozpoznaję, ale nie powiem Państwu, kto to jest, bo byłoby to nie taktem, ale są. A to znaczy, że im na czymś zależy.
Ale posłuchajmy pana precyzji. Operację przeprowadza dr Leszek Karpiński. Asystują Filip Grzejszczyk i Marek Bagniewski. Kwadrans po północy, dr Karpi... Kwadrans po północy. Dr Karpiński rozcina brzuch chłopca i dostaje się do jamy otrzewnej. Jest przerażony. Jelita pacjenta wyglądają jak durszlak. Są poszarpane i podziurawione. Najchętniej bym teraz zemdlał, mówi do pielęgniarki. Operacja była bardzo krótka, opowiada dziś Grzejszczyk. Otwarcie i zamknięcie brzucha, bo nic więcej nie mogliśmy już zrobić. Około pierwszej jest już po wszystkim. Uchylają się drzwi sali operacyjnej, wychodzi dr Grzejszczyk, ale nawet nie patrzy na Barbarę, matkę. Daje tylko ukradkiem znaki Ligi Urniarz Grabowskiej, lekarce, przyjaciółce Barbary, która przed chwilą do niej dołączyła, żeby odeszła, ale tak, podeszła, ale tak, by rozmowy nie usłyszała Sadowska. Rzeź i miazga, szepce jej chirurg do ucha. Jego brzuch to bagno, dziurawe jelita. Nie ma tego jak załatać. Milknie, bo głos mu się łamie i więźnie w gardle. Litka mówi do urniarz Grabowskiej, nic nie można zrobić. On umrze. Łzy płyną mu po policzkach. Skąd pan wiedział, że płynęły? Mi o tym powiedział. Może pan popatrzeć z tyłu? Ile trzeba zadać ciosów, żeby te wnętrzności zmasakrować tak? I czy można to zrobić jednym ciosem, czy wieloma ciosami? Tam się pojawia takie zeznanie któregoś z tych lekarzy, że to obrażenia są takie, jakby po nim ciężarówka przejechała. Ja się jednego z kolegów pytałem, jak to możliwe, że można tak pobić? Też nie wiedziałem, że można tak pobić, ale te zwykłe ciosy, jak sobie myślimy o takiej bójce, która jest, tam nie wchodziły w grę. On był trzymany od tyłu za ręce, a te ciosy były wyprowadzane łokciem, był bity w ten sposób, wtedy ta siła jest o wiele większa. A w związku z tym, że Grzesiek był w ogóle niewysportowany, więc on nie miał mięśni brzucha, więc te wnętrzności od, po prostu dochodziły do kręgosłupa i tam następowało to podziurawienie i całkowita rozwalenie tych wnętrzności, więc ten lekarz, a skąd ja to wiedziałem? Z jednej strony od tego lekarza, a z drugiej od urniarz Grabowskiej, bo ona jeszcze wtedy żyła, spotkała się ze mną. To ja do nich docierałem po 30 latach, ale wie pan, te wspomnienia były tak barwne, tak kolorowe, tak żywe, jakby to się wczoraj działo. To był taki dla tych ludzi bardzo ważny czas, więc oni każdy szczegół pamiętali, tak jak my pamiętamy z ważnych wydarzeń każdy szczegół. Uderzać można pięścią, uderzać można nogą, uderzać można łokciem. Wiemy, że uderzano łokciem. I pan wie, ile razy go uderzono? Nie wiem, bo tego nikt nie wie. Wyczytałem, że około 40 razy. Tak, ale to jest wszystko, to są wszystko przypuszczenia. No, problem polegał na tym. Ale dlaczego przerywam panu? Bo ja się chcę dowiedzieć, czy to było jeszcze bicie, czy już katowanie? Wie pan, to było odreagowanie. Odreagowanie tego, tych chłopaków ze wsi, którzy przyjeżdżali do Warszawy. I byli zomowcami. I byli zomowcami. Oni odbywali tą służbę. Dla mnie to też było odkrycie, że dla nich to był awans społeczny. Jak pojechałem do Czerkasów, do wsi, z której pochodzi Kościuch, to dowiedziałem się, czyli ten zomowiec, który bił Przemyka, to się dowiedziałem, nie, że on służył w ZOMU, tylko że on pojechał do Warszawy pracować, z tej małej wsi, tutaj by wylądował w SKR-ze, a tam proszę, w stolicy znalazł pracę. Tam nie było mowy, że on był aparatem represji. On był po prostu człowiekiem, który awansował z Czerkasów. Dzisiaj to każdy może do Warszawy pojechać, a wtedy nie wiem, czy pan pamiętał, żeby zameldować się w Warszawie. Trzeba było być urodzony w Warszawie. Tak, albo mieć meldunek. I ten meldunek uprawniał do pracy w Warszawie i wtedy można było powiedzieć, tak, ja jestem z Warszawy. I ten Kościół właśnie stał się takim pracownikiem warszawskim. Więc na wsi był postrzegany jako człowiek, który zrobił karierę. I pyta się pan, czy to było maltretowanie, czy to było zwykłe popicie. Nie, to było doreagowanie. Ten Przemyk był jak kolorowy ptak, a ci chłopcy, oni byli 2-3 lata od niego młodsi. Kościół 21 lat, Przemyk 19. No to 2 lata. I to było to, co ich napędzało. Brali, dla nich to byli gówniarze, którzy przeszkadzają im w pracy.
A 12 maja to była rocznica śmierci Piłsudskiego i miała się odbyć msza, a jak była msza, to były transparenty, a po tych transparentach po mszy tworzył się jakaś grupka i mogła powstać manifestacja. 12 maja, czwartek, 83 rok. Grzegorz Przemek ma 19 lat. Zdał egzamin maturalny z języka polskiego i historii. Kościół miał wtedy 21 lat. Czy swoim wyglądem i zachowaniem Przemek mógł prowokować? Popatrzmy na kolejną fotografię. Tak wyglądał. Jego ulubiony instrument gitara, śpiewany Kaczmarskiego, którego przed chwilką słyszeliśmy. Czy taki człowiek może rzeczywiście prowokować? Może. Ponieważ, proszę zwrócić uwagę, ma długie włosy. To jest już powód, żeby go zatrzymać w 83. On idzie i ma rozpiętą koszulę, a pod tą koszulą nic nie ma, czyli idzie z gołym ciałem. Idzie boso na, przez plac zamkowy i się wygłupia. To znaczy wygłupia. To kiedy oni podjeżdżają? On temu małemu... On temu Cezaremu F. skacze na plecy. Cezary to jest jego kolega, przyjaciel, starszy o 6 lat. 25-19. 23-19. Aha, czyli 4. I on mu skacze na plecy i oni się przewracają. I wtedy podjeżdża, podchodzi Kościół i mówi dokumenty. No i to jest ta, chyba ten, myślę o tym przypadku, który się dzieje. On ma dowód osobisty w kieszeni, ale temu zamowcowi mówi, bo jest niemądry, bo się stawia, bo ma 19 lat i myśli, że jak zdał połowę matury, to świat do niego należy. I mówi mu, ale przecież stan wojenny jest zawieszony, nie muszę nosić dowodu, bo jemu się wydaje, że jak blisko opozycji, to on żyje w praworządnym państwie. I faktycznie on formalnie nie musi mieć dowodu przy sobie, ale dla Kościółka nie ma to żadnego znaczenia. Więc on go łapie, próbuje wepchnąć do tej nyski. Ten chłopak się zapiera, więc dostaje wtedy pierwszy raz lolą przez plecy i go wpychają do środka. I w ostatniej chwili wskakuje Cezary F. Gdyby on nie wskoczył do tej nyski, to dzisiaj byśmy się tutaj pewnie nie spotykali, bo nie byłoby żadnych świadków. Przemek został uznany. To jest jakiś przypadek. Wie pan, że o tej sprawie w ogóle rozmawiamy, bo jest świadek, który widział bicie na komisariacie. Jak pan pokazywał tutaj te zdjęcia z tych zajść, to ilu ludzi było pobitych? Ilu ludzi nie wychodziło z tych komisariatów? Wielu. Te pobicia się zdarzały ciągle. A czym była mniejsza miejscowość, to nic nie można było zrobić. Ten przypadek polegał na tym, że to był Przemek. Jego matka była poetką. Od wielu lat związana z opozycją, miała znajomych wśród literatów i była blisko korespondentów zagranicznych. Przecież pierwsza informacja się nie w Polsce ukazała, tylko ukazała się na Zachodzie, w BBC i od razu trafiła do serwisu światowego. Już trochę znaliśmy tego tematu, ale porozmawiajmy o rysach charakterologicznych tak mordujących, jak i tego mordowanego. Generał Kiszczak, opisując jednego z zomowców, ujął to słowami oderwany od pługa. Ale to najwięcej świadczy nie o tym, który był oderwany od pługa, tylko o generalne Kiszczaku, który miał dla swoich podwładnych mnóstwo pogardy, bo miał. Ale jaki świat reprezentował sobie Przemek, jaki Kościół, jaki Bielec i Denkiewicz? Bo to były trochę różne światy i to też było przyczyną, a już pan trochę o tym powiedział, tej niebywałej agresji i tego... takiego wścieknięcia się na tego młodego człowieka. Ale to już muszę sprostować, bo to jest bardzo istotne, bo pan powiedział, że Denkiewicz był osobą, która biła Przemyka. On nie był osobą, która biła Przemyka. To był ten oficer, który wychodzi z dyżurki i mówi bijcie tak, żeby nie było śladów. To jest bardzo istotne, bo jak... Ja to muszę powtórzyć, dlatego że pan... Tak bardzo przemknął nad tym, jakby bijcie tak, żeby nie było śladów. To nie tylko jest rozkaz, ale to też jest sugestia. Sugestia adresowana do bardzo młodych ludzi. No tak, ale oni o tym wiedzą. To nie jest tak, że to są dziewice orlańskie. To są zomowcy, którzy już nie jednego strukli. Nawet ci 21-letni ten Kościół?
Wie pan, Paweł Bielec? Przecież to był człowiek, który... Oni odbywali... Przepraszam, czy możemy wymienić ten mikrofon, bo cały czas... Tutaj mam jakiś problem. Halo, halo. Coś się dzieje. Dobrze. Ale... Jest rok 83. Ja mam wtedy 17 lat. Jestem człowiekiem młodym, ale przecież wiem, czym jest ZOMO. I nie wierzę, że ktoś jest na sali, kto nie wiedział, czym jest ZOMO i gdzie się ich spotyka. Że to są wściekłe psy systemu, że chodzą plotki, że oni są faszerowani środkami farmakologicznymi przed akcją i mogą stłuc każdego, że nie widzą, widzą tylko tłum, który tłuką pałami. Jest tak, to my o tym wiemy. Oni też o tym wiedzą, ponieważ ja znalazłem taki artykuł, który jest wyjątkowy. Barbara Pietkiewicz w Polityce pisze tekst o ZOMowcach, idzie do nich i oni mówią, że właśnie ludzie ich postrzegają w taki sposób, że nie chcą im ręki podawać. Więc oni świetnie wiedzą, nawet mogą nie wiedzieć, kiedy idą do służby, ale przecież Kościuk, Bielec od wielu lat pracują, od wielu miesięcy pracują w Warszawie, więc wiedzą, są skoszarowani, wychodzą na miasto, wiedzą, co to jest opozycja, co to jest Solidarność. Denkiewicz jest kimś innym, on jest milicjantem, pracuje na jezuickiej, a jezuicka to jest właśnie ten komisariat, gdzie trafiają wszyscy ci zatrzymani od 13 grudnia, tam każdego w duże rocznice, czyli 3, 1 maja, 31 sierpnia, podpisanie porozumień, są manifestacje. Więc ci ludzie trafiają na komisariat. Tam jest takie rocznice jak śmierć Piłsudskiego, rocznica śmierci. To też jest potencjalne zagrożenie. Któryś z nich mówi, pospieszcie się, bo musimy, dlaczego Przemyka wywożą? Z jednej strony dlatego, że on jest popity i się dziwnie zachowuje, a z drugiej strony, że zaraz kończy się msza i będą musieli kolejny transport przywieźć tych, którzy potencjalnie mogą być groźni albo zachowywać się w sposób taki, że trzeba będzie ich zamknąć i pobić następnych. No to tak to funkcjonuje i to jest rok. Dzisiaj rozmawiałem z senatorem Klichem, Bogdanem Klichem i dla niego zaskoczeniem w tym wszystkim jest, że on mówi, ale on jest z dużego miasta, z Krakowa, z tradycjami opozycyjnymi, tak samo jak w Gdańsku. On mówi, mnie się w głowie nie mieściło, że ten bezzemny krokodyl, którym był wtedy system, w 83 roku może wspiąć się na takie wyżyny cynizmu, by angażować takie ilości funkcjonariuszy, żeby zatrzeć ślady. Nam się wtedy wydawało, że nikt już w to nie wierzy. No i mnie też się wydawało tak, że to jest już koniec, mimo to, że miałem wtedy 17 lat, że to jest jaka walka o przetrwanie. Ani w komitetach wojewódzkich nie wierzą w myśl Lenina, a tym bardziej w SB. Oczywiście tłuką, biją, zamykają, ale już nie ma w tym żadnej wiary. Tak to sobie wyobrażałem. A ta cała sprawa pokazuje, że ten system angażuje się no, na najwyższym szczeblu, żeby bronić tych ZOMowców. I właśnie o tym chcę porozmawiać i dlatego zrobiliśmy dzisiejsze to spotkanie, żeby pokazać system. Ale książka rozpoczyna się takimi słowami. Kłamstwa nie chodzą w pojedynkę. Kłamstwa chodzą stadami. Stadami zorganizowanymi. Kłamstwa układają się w system. To nie są pana słowa, ale pan jest rozmysłem zacytował. Za chwilkę do nich wrócimy. Teraz pytanie, bo matka Przemyka, Barbara Sadowska, jak pan powiedział, była opozycjonistką, poetka, czynnie zaangażowana w działalność Solidarność i tzw. Komitetu Kronasowskiego. Otóż podczas jednego z przesłuchań usłyszała takie słowa, dobierzemy się do twojego syna. I teraz patrząc się na morderstwo Grzegorza Przemyka, my wiemy, że to było morderstwo polityczne i nie było. Właśnie na tym polega paradoks, że dlaczego było, dlaczego nie było. Ta sprawa nie była polityczna. Ci ZOMowcy pobili Przemyka, poszedł boso i się przewrócił. I stała się polityczna. A polityczną stała się w momencie, kiedy Kiszczak się o tym dowiaduje i prosi swojego przybocznego Zajkowskiego, z którym służy już tam od wielu, wielu lat, od lat 70., do którego ma zaufanie, ściąga go z wojska do
resortu MSW i prosił, żeby tą sprawę zbadał, czy faktycznie, tak jak mówi Wolna Europa, SB, służby specjalne mogą mieć z tym coś wspólnego. Zajkowski mu melduje. Nie, nie ma. To przypadek. Czy ja w to wierzę? Ja w to wierzę, ponieważ jak idą pierwsze raporty z jezuickiej, bo oni muszą opisać, co się tam stało, no to mylą nazwisko Przemyka, więc oni nie wiedzą, kim on jest. A od Przemyka do Sadowskiej to jeszcze jest zupełnie ktoś inny. I trudno uwierzyć, żeby Kościuk z Bielcem wiedzieli, kogo biją. Nie, dla nich to był człowiek, który się postawił na placu, który wyglądał dziwnie, zachowywał się wobec nich, jak oni to zinterpretowali, agresywnie, ponieważ nie pokazał dowodu i to już wystarczyło, żeby go zamknąć i przewieźć te kilka kroków na jezuicko. I przypadek, zupełny przypadek, kończy się tak. Na zdjęciach z pogrzebu widać nieprzebrany tłum młodzieży w białych koszulach, uniesione w górę palce, ułożone literę V i niewielką biało-czerwoną flagę z napisem Solidarność doczepioną do jasnej trumny niesionej na ramionach przez kolegów Grześka. Zaskakujące jest, że na żadnym zdjęciu nie widać milicjanta. Jest rozkaz, by się nie pokazywali. Mają obserwować wszystko z oddali, by nie drażnić tłumu. To największa manifestacja Solidarności w stolicy od 17 miesięcy, gdy wprowadzono stan wojenny. 20 tysięcy Polaków przyszło na pogrzeb młodzieńca pobitego śmiertelnie przez milicję, pisze John Kiffner w amerykańskim International Herald Tribune. Oprócz niego są korespondenci największych światowych gazet i telewizji, tylko w polskich gazetach ani słowa o pogrzebie. Wydaje mi się, że trochę wcześniej to się pojawiło. Po pierwsze nastąpił bunt w komendzie głównej milicji, czyli komendant Grupa powiedział, że on sobie nie życzy, żeby mu tu resort grzebał w jego sprawach. Znaczy resort Ministerstwa Spraw Wewnętrznych? No tak, czyli szef, czyli podwładny powiedział swojemu przełożonemu, że on sobie tego nie życzy. A dlaczego on sobie nie życzy? Po pierwsze, on się uważał, to MSW, jak rozumiem, ja nie jestem historykiem, ale jak rozmawiam, nie wiem, z profesorem Dudkiem, czy czytam jego pracę i z tymi historykami, którzy się zajmują PRL-em, no to MSW było instytucją, która kadry brała albo z tych utrwalaczy władzy ludowych, albo z UB. Jak się czyta te teczki tych ludzi, którzy byli w SB czy w ministerstwie w latach 80., no to ich korzenie gdzieś sięgają utrwalania władzy ludowej, tak zwanej walki z bandami, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. I to jest taka kariera naturalna, że ten partyzant czerwony zostaje później szefem lokalnego UB i później awansuje i do Warszawy. Do Warszawy. Nie no, Moczar. Wyjątkiem był Kiszczak. Kiszczak był człowiekiem z wojska i to się nazywało w MSW zielonym zaciągiem. On ściągnął kilku ludzi z sobą, bo musiał mieć do kogoś zaufanie. Ale dlaczego był zielonym zaciągiem? Dlatego, że generał Jaruzelski był również zielonym zaciągiem, zatem wziął swoich, no z zielonego zaciągu, naturalnie. No tak, tam ludzi, do których miał zaufanie. A Kiszczak ściągnął do resortu ludzi, z którymi on pracował i też miał zaufanie, więc to było źle postrzegane. A milicja się uważała za osobny pion. Grupa miał taką pozycję, wie pan, no on szantażuje Kiszczaka, kiedy w takiej prywatnej rozmowie ją relacjonuje Rakowski w swoich dziennikach. Mówi, no co, a co następnym razem zrobicie, jak tłum przyjdzie pod komitet centralny? Kto was będzie bronił? Więc on stawia ultimatum i on mówi nie. Nie oddam guzika, a tym guzikiem to jest Bielec i Kościół. I być może jeszcze jeden, o kim nie wiemy, kto bił, bo tam trzech ponoć biło i trzeci jest nie do odnalezienia. I Kiszczak wtedy reiteruje. Tak, reiteruje, ale dlaczego reiteruje? No bo nie czuje się pewnie. Nie pójdzie na zderzenie z komendą główną. Normalnie to powinien powiedzieć, postawić na swoim, jak komendant główny mu się stawia, to go odwołuje i mówi, oni staną przed sądem. I wtedy zaczyna się balansowanie. A pogrzeb jest, o, widzę, że jest generał.
a pogrzeb tylko pokazuje siłę tego. Mhm. Jakby gniew to jest unaocznienie gniewu ludu. On może sobie zobaczyć, tutaj ja jeszcze w Darłowie, nie, przepraszam, w Warszawie ciągle spotykam ludzi, którzy opowiadają mi, jak dotarli na tą manifestację, bo tam jest mnóstwo młodych ludzi, ale szkoły są zamknięte, a niektóre szkoły są zamykane, żeby ta młodzież nie uciekła na ten pogrzeb. A mimo wszystko tysiące ludzi są na tym pogrzebie, głównie młodych. Ale w pańskiej książce Kiszczak napisał pan, że Kiszczak wyraził przekonanie i przekonał do swoich racji cały aparat biura politycznego wraz z Jaruzelskim, Babiuchem, że ta śmierć może być początkiem końca ekipy rządzącej. To był bardzo poważny zarzut, znaczy nie zarzut, tylko strach. Ale no ja nie rozumiem, jaki jest związek pomiędzy skazaniem za zbrodnie ZOMowców, raptem 3 czy nawet 12, a utratą władzy przez członków Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No gdzie Rzyma, gdzie Krym? No tak, że nie będzie miał ich kto bronić. Jak następnym razem przyjdzie manifestacja pod Komitet Centralny, no to nasza lojalność wobec nich opiera się na tym, że gwarantujemy im bezkarność. No to, dla mnie to było, może jeśli to nie jest w książce wyjaśnione, to dla mnie to jest logiczne z punktu widzenia roku 83. Przecież dlaczego oni mają się tą sprawą popicia przez ZOMowców zająć? No, dlatego, że jest świadek, który widział, jak ZOMowcy bili chłopaka. No, ale przecież oni mają świadomość, że tych popić jest dziesiątki, setki, może tysiące. Że to jest wyjątkowa sprawa. Nikt tam przecież nie mówi, wiecie, zróbcie tak, żeby nie było popić na komisariatach. Tam jest jeszcze lepsze, bo Kiszczak, jak tłumaczy to, że nie doszło do popicia? Kiszczak mówi tym ludziom z KC, że to niemożliwe, żeby ZOMowcy go popili na komisariacie. Jak się pytają dlaczego, no bo przepisy zabraniają używania pałki na komisariacie. No i to jest logiczny argument, który Kiszczak używa. Logiczny i cyniczny jednocześnie. Czesław Kiszczak, szef aparatu bezpieczeństwa, chociaż w tym momencie powinno się to nazywać szef aparatu niebezpieczeństwa, a niebezpieczeństwa. Tak naprawdę był również szefem policji politycznej. Z departamentu jest odpowiedzialny tak naprawdę za skrytobójcze mordowanie przeciwników politycznych. Podejmują decyzję wtedy. Zrobić wszystko, co jest możliwe, aby nie skazano ZOMowców. To jest zadanie karkołomne, bo są świadkowie zbrodni. Ów Cezary F. I. Jest precyzyjnie określone miejsce zbrodni, jest ofiara, są ekspertyzy biegłych sądowych, którzy mówią jasno, precyzyjnie, nie pozostawiają cienia wątpliwości co do przyczyny zgonu. Jest w końcu jednoznaczna opinia publiczna i jest wyrok tej opinii publicznej. Czyli wszystko przemawia za tym, żeby przeprowadzić ten proces, no nie chcę tego powiedzieć po Bożemu, ale po prostu sprawiedliwie. Wszyscy wiedzą, kto to zrobił, kiedy, dlaczego, w jakich okolicznościach, z jakim skutkiem. Powiedziałem, że jest to zadanie karkołomne, żeby to zatuszować i zaciemnić. I Kiszczak to robi, z premedytacją wchodzi w to. I wie, że musi to zrobić. I musi doprowadzić do uniewinnienia ZOMowców. I teraz, jakimi metodami on się posługuje? To jest coś niebywałego, bo zaczyna od oczerniania osób, które były ofiarami. Zaczyna od matki, od Barbary Sadowskiej. I co mówi? Że po pierwsze, miała wielu partnerów, a jednym z nich był młodszy o 20 lat Cezary F., czyli ten chłopak, który skoczył do Nyski za Grzegorzem Przemykiem, był kochankiem Barbary Sadowskiej, starszym, znaczy młodszym od niej o 20 lat, bo ona miała 38, on miał 24. Więc wykorzystuje ten fakt po prostu prywatnego życia. To się pojawia nagle w życiu Warszawy, w Żołnierzu Wolności. No ludzie kochani, no o takich rzeczach pisać, a o nie, to robi. Nie, nie, wie pan, to ja bym jednak rozdzielił. On to mówi swoim kolegom w KC albo w, no, tym, którzy odpowiadają za propagandę. W życiu Warszawy w Trybunie Ludu pojawiają się tylko sugestie. Oni robią coś innego. Sugestie? Nie, to nie jest tak, że wprost gdzieś to Kiszczak. On jest jednak, to jest lis. I on wie o tym, że gdyby on to wprost powiedział, to jemu by to zaszkodziło, bo każdy by zobaczył, jak głęboko to sięga. Ta informacja pojawia się w takich biuletynach, które dostają komitety wojewódzkie, ale to jest informacja wewnętrzna. I ci
propagandziści z komitetów wojewódzkich mają przeszkolić ludzi z tych komitetów gminnych. Ale już ci w gminach nie dostają tej informacji. Ma im być przekazana ustna, więc oni dowiadują się, żeby nie było śladów, oni się dowiadują już ustnie, co to jest za rodzina. Ale nie przekona mnie pan, bo pamiętam słowa Urbana, który właśnie używał tych argumentów i jeszcze używał takiego argumentu, że Sadowska, będąc niespełnioną poetką, postanowiła wykorzystać śmierć swojego syna, żeby zrobić karierę. To mówi Urban i również mówi o tym, o jej nieprawomyślnym prowadzeniu się, tak? No tak, ale teraz dzisiaj, gdyby tu siedział Jerzy Urban, to by panu powiedział tak. To proszę przedstawić taki dowód, że ja to powiedziałem. Aha. Ale jakby pan przedstawił, te taśmy z konferencjami Urbana zginęły. Jak on był prezesem telewizji. Nie ma ani jednej taśmy, nie może. Ale ja panu powiem, jak się zaczęło, bo Kiszczak nie robi tak, bo my jesteśmy amatorami, on jest profesjonalistą. I się zwraca do profesjonalistów. I on pyta profesora Szewczuka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesora Józefa Borgosza z Wojskowej Akademii Politycznej. Jeden jest specjalistą od socjologii, a drugi jest specjalistą od manipulacji i od propagandy. Co zrobić, żeby tych biednych milicjantów ochronić przed gniewem i fałszywymi oskarżeniami? I oni doradzają. I są trzy sposoby. Oni doradzają pójść trzema kierunkami. Pierwsze, zrzucić winę na Sadowską. Robią to. Nie. To właśnie dodaje kolory do naszego spotkania, że nie zawsze się z wszystkim zgadzamy. To znaczy w sferze szeptanki robią, ale w sferze twardej takiej polityki mącenia nie, czyli propaganda nie idzie tym kierunkiem. Drugi, zrzucić winę na kolegów, że to oni to nie były niewinne wygłupy, tylko trening karate. A skąd im ten trening karate przychodzi do głowy? Jednym z tych chłopaków, który jest na placu, jest Piotr Kadlczyk. Który trenował karate. I ja go pytałem, też o tym mu mówiłem, i mówię, ale to absurdalne, bo by nikt w to nie uwierzył. A on mówi, nie, że do jego kolegów docierali SBC-cy i pytali się, czy on trenuje karate, czy zna takie ciosy, które mogłyby być śmiertelne, czy mógłby taki cios zadać. A trzeci to są sanitariusze. I z tych trzech rzeczy wymienia Kiszczak, mówi sanitariusze. Wybiera z tej listy. I to jest spójne. I wtedy idzie, wie pan, to nie idzie tak, że my mówimy, to jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, że wszyscy sędziowie w Polsce są złodziejami, nikt by w to nie uwierzył. Ale trzeba przeprowadzić cały proces. Więc w gazetach ukazują się informacje o tym, że sędzia ukradł parę spodni, albo kiełbasę. A w którym roku to było, to już nie wiadomo. Że tam, nie wiem, nie rozliczył się gdzieś w Szczecinie. Rozpoznaje na pewno Demkiewicza. I ja oglądam to zdjęcie i na tym zdjęciu stoi czterech takich, czy pięciu takich samych facetów. Mówi z wąsem, takich trochę grubych. Mówi, to jest ten Demkiewicz. No i to jest... Cios. Bingo, cios. I widać, że to jest wiarygodne. Widać, że to jest niewiarygodne i Kiszczak łącznie ze swoimi kolegami wpada na pomysł. Skoro Cezary F. zeznaje jak zeznaje, a jeszcze jesteśmy w trakcie przygotowania do procesu, to trzeba zrobić z nim dwie rzeczy. Po prostu trzeba go, właśnie, co trzeba z nim zrobić, żeby zniknął? Trzeba go wysłać do armii. Tak, ale to już mówi pan o jakimś kwietniu, marcu. Tak, ale jeszcze nie ma rozprawy sądowej. To jest jeszcze przed rozprawą sądową. No tak, ale w prokuraturze sprawa się, kiedy jego do armii chcą wysłać, to już się przyznaje do pobicia Przemyka. Sanitariusze się przyznają. Tak, Michał Wysocki się do tego przyznają. Najpierw jest próba kupienia. No przecież oni mają... Już kontakt nawiązał ojciec. Ty wszawa gnito. Na naszą milicję to potrafisz pisać skargi. A dlaczego nie piszesz o gestapo? O Niemcach.
i ich wyczynach, jak mordowali twoich braci w gettach, w obozach zagłady. Ty pierdolony wyrodku, nasza milicja powinna lać takich gnojków jak ty i tobie podobni, a nie głaskać was. Gdyby to była przedwojenna policja, to by rozprawiła się z wami w 24 godziny i zapanowałby spokój. Wypierdolone płatne pachołki dolarowe. Jak wam się nie podoba w tej naszej ojczyźnie, to wypierdalajcie z niej do Kola i Reagana. Ty zdrajco naszego narodu, ty wrzona ciele naszej ojczyzny. Ja znajduję ten list w takiej teczce z dokumentami, które zostały posadowskie, i proszę pracowników karty, żeby mi ich skserowali, bo chciałbym to wykorzystać. I oni mówią, że takich plugastw nie będą mi kopiować. Więc ja mówię, ale ja to muszę mieć, ponieważ to mówi więcej o tej sytuacji niż tysiące tych takich zgrabnych opowieści. Sobie siedzi nawet teraz we Włoszech, fantastycznie sobie żyje pod palmami i wysyła do swojej rodziny zdjęcia z widokówkami właśnie Włoch, gdzie ze swoją żoną przebywa i zarabia euro i jest bardzo szczęśliwym człowiekiem. Mało tego, po zamordowaniu Grzegorza Przemyka przez 22 lata służył w milicji obywatelskiej, ma świetną emeryturę i sobie tylko we Włoszech dorabia. Więc gdzie tu sprawiedliwość? Ale ja też się zastanawiałem, gdzie tu sprawiedliwość? No, wie pan, najgorsze jest to, że w wypadku pobicia Przemyka, wydaje mi się, jak tu są sędziowie na sali, to pewnie może mają podobne zdanie, że te zbrodnie PRL-u w praworządnym państwie bardzo trudno było osądzić. Szczególnie takie pobicie, gdzie jest jeden świadek, sytuacja jest bardzo dynamiczna, a sędzia musi powiedzieć, że ten cios zadany przez pana X spowodował śmierć albo śmiertelne obrażenia. I to było niezwykle trudne w tym procesie, kiedy jedynym świadkiem był Cezary F. i zeznawał on po, nie wiem, po 10 latach, a w sądzie pewnie po 13 latach. Nie próbuje pan w tym momencie usprawiedliwić sędziów, tylko po prostu nie. Przedstawia nam trudność, z jaką sędziowie musieli się borykać. I praworząd. Ja rozumiem, że praworządne państwo musi powiedzieć tak. Cios w uzasadnieniu wyroku skazuje Kościuka Ireneusza na 2, 3, 5, 10 lat więzienia za śmiertelne pobicie Grzegorza Przemyka. W pobiciu brał udział ten, tamten, owamten. Jedyne, co można było zrobić, dość łatwo to ustalić, powiedzieć, że człowiek, który wyszedł z dyżurki, powiedział: bijcie tak, żeby nie było śladów. I odsiedział 2,5 roku za to. Cezary F. nie miał wątpliwości, kto to powiedział. Nikt nie miał wątpliwości, że on to powiedział. I wyrok zapadł za to, że nakłaniał do bicia tego człowieka. A w wypadku pobicia Przemyka, niestety było tak, no, że Cezary F. po tych 17 czy 13 latach nie mógł wskazać dokładnie tych trzech osób, które to biły. To rozumiem, wie pan, to rozumiem, chociaż Bednarkiewicz miał taki pomysł. Właśnie, Bednarkiewicz, adwokat, miał świetny pomysł, żeby co zrobić? Oskarżyć wszystkich o nieudzielenie pomocy. Wszystkich 12 milicjantów, którzy byli na komendzie, już się nauczyły w jezuickiej niechorzej, bo byli na samym początku, co było moim skandalem. Ale wie pan, i to był jakiś pomysł, ale ja też widziałem coś innego, że w tych aktach, że początek upadku komunizmu, ten 80-90 rok, ci wszyscy ZOMowcy, milicjanci, SBcy są strasznie przestraszeni. Oni nie wiedzą, co się z nimi staje. Ich sprawą, oni byli nietykalni, zaczyna zajmować się prokuratura. I oni nie są pewni, jak to się zakończy. Ale w 97, kiedy wyrok pierwszy w sprawie Przemyka zapada, oni wiedzą, że już im włos z głowy nie spadnie. Oni się już w trakcie przesłuchania śmieją. Przyznoszony wyraz twarzy. Nie, ja jestem reporterem, więc wie pan, w
życiu bym nie powiedział, że to jest cyniczne, ale wiedzą, że mogą przynieść zwolnienie lekarskie i nie będą w tym dniu przesłuchiwani. Ten proces trwa od roku 90 do 97. Mówię proces, czyli od momentu, kiedy prokuratura postanawia sprawą się zająć. I tutaj, wie pan, jeśli chodzi o pobicie, mam wątpliwości, ale to, że w wolnym kraju nie udało się postawić przed sądem wszystkich tych, którzy mataczyli w tej sprawie,